Jesteśmy po meczu z Houston Rockets. Niestety nie udało nam się odnieść zwycięstwa. Bardzo słabe spotkanie z mojej strony dzisiaj. Bardzo dużo oddałem z biurek ofensywnych. Niestety to się nie może zdarzyć w tego typu meczach, na tego typu poziomie. I prawda jest taka, że musimy grać lepiej. Mnóstwo sytuacji, w których mogliśmy zachować się lepiej, jako drużyna, ale nie zachowaliśmy się. Straty w końcówce sprawiły, że nie udało nam się wybronić Houston. Nie udało się nadrobić tej 5-punktowej straty i dzisiaj przegraliśmy spotkanie. Dochodzimy do punktu, gdzie będziemy grali pierwsze potrójne spotkania, czyli 3 mecze pod rząd w 3 kolejne dni i zobaczymy, jak to będzie. Ostatnim razem tego typu spotkania grałem w lidze letniej 5 lat temu, dlatego miejmy nadzieję, że dobrze się zakończy. Jest to okres, w którym tuż przed All-Star Game będziemy mieli 12-13 dni na wyjeździe praktycznie pod rząd. To są kolejne 4 dni, kiedy jedziemy na 3 spotkania i będzie to bardzo ciężki okres. Trzeba być naprawdę w dobrej kondycji, przygotowany fizycznie, żeby wytrzymać trudy całe do tego wyjazdu. Cieszy nas dobra postawa Channinga Frya, Jareda Dudley, zawodników, którzy wracają do dobrej formy i daje nam to perspektywy na przyszłość. Teraz nie pozostaje nic innego, tylko złapać coś do jedzenia i zapomnieć o tym meczu jak najszybciej, przygotować się do kolejnego spotkania.